Cześć, z Mateusz Słup Mat w kolejnym filmie, a dziś wreszcie zabierzemy się zagłać w piwnicy. Jak widzicie, już wszystko chyba jest tam poszpachlowane, tam gdzieś tam, o, tam jedno jakieś tam miejsce jest. Ja i tak dzisiaj wszędzie gładzie nie położę, dzisiaj mam w planach zrobić tą ścianę i tą. Tu już mam gładź gotową, polimetrową, atlasa akurat dostałem wcześniej na walidację, już jedno wiaderko, tu drugie mi zostało. Będzie gładź nakładana wałkiem. To jest Lutti Parfait. Dziękuję Mardom za pożyczenie, bo to sobie właśnie mój kolega Marcin kupił, ale jeszcze go nie zdążył użyć i że tak powiem, ja mam okazję go pierwszy użyć, tak? No to jest tak, nie wiem, tworzywo jakieś. Zobaczymy, no. Jak się sprawi, to może ja i też kupię, albo kupię jakiś Wostera, nie wiem, tam jest chyba z włosiem takim długim, minimum 10 mm. A jeszcze dzisiaj będę miał możliwość popracować na takich oto narzędziach. To jest dreda, już mam od te pióro. Czy pióro? Tak, to jest pióro. Od już roku, ale tu mam taką fajną pacernię nierdzewną Bravo, gładką. To jest Bravo Profesjonal, stal nierdzewna, szpachleczka kielnia, już od jakiegoś czasu użyłem, zobaczcie. Co z tego, że jest porysowana, wszystko jest nierdzewne, ale mają fajnie to, że te ich logo nie schodzi. Ale co do narzędzi, naprawdę fajne. Szpacheleczka ta też jest ten, tak mi do ręki podpasowała. No wszystko tam o. Dobra, o narzędziach powiedziałem. Dobra, jak już szpachelkę mam, to musimy sobie wszystko to przygotować. Czyli wszystkie jakieś tam farfocle, jakieś ze spoinowania usunąć, żeby po prostu jak gładź sobie na to nałożymy, to po prostu jak będziemy ściągać, żeby nam nic tutaj nie zawadzało. Gruntować tutaj nie będę, no bo zobaczcie, rękę mam w miarę czystą. Tam teraz właśnie pyłek jakiś tam spadnie, ale to nie jest to, co o tutaj. Tutaj to jest już gorzej. Dobra, teraz patrzymy właśnie, czy gdzieś jeszcze coś nie wystaje. Coś nam nie będzie wadziło. Tu już wcześniej zrobiłem sobie ten cokolik, znaczy tą faskę taką. A to i tak będzie na koniec szlifowane, cudowane. Dobra. Jeszcze tak. Już narzędzie mamy. Teraz naszą gładź jeszcze sobie muszę rozcieńczyć podwałek, bo taka jak ona jest teraz, ona może i była dobra podwałek, ale chociaż nie wiem, nigdy wałki nie robiłem. Ale wiem, że chłopaki jak robią, to zawsze rozcieńczają, nawet jak do daleko robiłem, tak samo rozcieńczałem, nie, tam procent około 2 czy 10% deklaruję. Mógłbym też i całe wiadro od razu wymieszać mieszadłem, ale ja na pewno całego wiadra nie zużyję, więc sobie tylko górę tak z grubsza wymieszam. Dobra, wiecie co, ja sobie to na spokojnie wymieszam kielnią i do was wracam. Zaczynamy zabawę, zobaczymy jak to się robi. Nigdy tego nie robiłem, ale widziałem jak robi Rychu z Trachrychu. Polecam kanał mojego kolegi właśnie Trachrych, to tam też jest właśnie sporo. Że on się na co dzień tym zajmuje, no to tam wie jak on to robi. On chyba wałek jakoś tak cały w tej masie zamaczał. Nie wiem, czy nie będzie moja jeszcze za gęsta. On chyba tak jakoś tak robił. Zaraz zobaczymy, co to będzie wychodziło z tego atlasa. Tak przejeżdżał, o i koniec. I chyba o to chodzi. Tak. Nakładamy na wałek, rozprowadzamy masę. O. Widzicie? Mamy równo rozłożone. Tak, czyli przejeżdżamy tylko i nabieramy z powrotem. Czy możemy sobie oczywiście tak to chyba rozprowadzać? A wtedy będziemy mieli wszędzie równo. Ja wiem, zaraz będziecie mówić, że mam cokoły nieoklejone i tak dalej, no bo mam, ale I tak będę wszystko mył, cudował. To jest tylko, że tak powiem, moja piwnica do nauki. A jak robię to u kogoś, to wy wiecie, jak to wygląda u kogoś, jak ja robię. Bo też są filmy nagrane. No tak, tak, z tego co pamiętam, do chłopaki tylko w jedną stronę, już nie w dół. Chyba ściągali, nie wiem, dobra. To nieważne, zresztą co ja się będę tak naprawdę wzorował, to trzeba chyba samemu sobie też tego skilla jakiegoś wypracować na to nakładanie. Można i tak tam, oczywiście, tak jakbyśmy malowali, się wydaje. Tej gładzi mi ubywa dziwnie, nieważne tam. Dobra, wiecie co, bo ja teraz będę was tu zanudzał. Może ja sobie całą tą ścianę nałożę. Ty niecało, nie wiem, są 2 metry kwadratowe czy coś koło tego. Nałożę sobie i do was wracam. Znaczy sobie teraz to nakładanie zobaczycie sobie w przyspieszonym tempie pod muzyczkę. To wam umilę, czy tak powiem, czas. A ja sobie tutaj trochę popracuję. Dobra, to jeszcze sekundę do was pogadam. Nie, myślę, że fajnie wyjdzie. Fajnie wyjdzie. Sam wałek jest ciężki, teraz jak tej gładzi, że tak powiem, się napił. No ale to wiecie, no coś za coś, tak? Dobra, lecimy. Nie wiem właśnie, czy więcej tego nakładać, czy mniej. Jeszcze ja zapewne to będą 2 warstwy tej gładzi. Bo tu jest nie najlepiej wyszpachlowane wcześniej i te płyty położone ze względu, że ja to robiłem ze ścinek. Tych, co mi zostały, a nie z całych. Ale jak ja to zaczynałem rok czy 2 lata temu, to za bardzo nawet funduszy na to nie było. Dobra, przyspieszamy. No dobra, sobie tam podokładałem, to co? Ściągamy, zobaczymy jak to będzie szło samą tą pacą. Kurczę, bajka. No ładnie, ładnie. Mam wrażenie, że mogłem tą gładź bardziej rozcieńczyć. Za mało wody do niej dam, ale to jest do wyrobienia. O, już jakiś smrodek. Już jakiś tu się smrodek trafił. Ale patrzcie, lustro. I to taką pacą. I to jest raptem pierwsza warstwa. Dobra, zaraz sobie wiaderko postawimy. I tu ciągamy. Kurde, no. Nakładanie gładzi wałkiem to mi się zaczyna podobać. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, co ostatnio na suficie robiłem. To była masakra. Czy pamiętam, wtedy nawet miałem spróbować tego wałka, ale jakoś tak... Nie no, patrzcie, fajnie to wychodzi. Dobra, czekajcie, wiaderko sobie weźmiemy. To sobie na górę. Tam wyjdziemy. Co już? Upaprałem szpacheleczkę. Nie, ale powiem wam, że tym tą pacą mi się lepiej robi jak tym piórem. No dużo sobie wziąłem. Troszeczkę tylko tu przy suficie. O, widzicie. Właściwie idzieś to wszystko ładnie. Co to się stało? Elegancko. Od góry ściągamy. No wiadomo, że te paseczki to będą tam jakieś tam wychodzić, ale to się potem zeszlifuje. Dobra. Jeszcze raz. Ładnie. Naprawdę ładnie. Podoba mi się. Dobra, zostawiam to, bo to nie ma co tak lizać. Tylko po prostu zaciągamy, zostawiamy i idziemy dalej, bo tak jak się będę, że tak powiem, nad jednym kawałkiem skupiał, to ja nic nie zrobię, to jest raptem dopiero pierwsza warstwa. O, na dwie rączki. Stareczka. Co tu się stanęło? Może przesadzam, że lustereczko, no ale sami ocencie. O, co to jest za paproch? No i dlatego trzeba te ściany przeglądać, patrzeć i robić. No ten narożnik to zaraz go jeszcze raz zaatakujemy. O. W ten sposób. Od siebie trzeba brać, a nie tak z góry zjeżdżać, bo to nam nie wyjdzie. O. Kurczę, no. Dobra. No zobaczcie, jak to zaczyna. Ładnie. Wychodzić. Dobra, tutaj to są jeszcze takie brzydkie zadziorki. Ale tutaj czekajcie. O. Zaraz to wygładzimy. Też zastanawiam się, czy zaraz wam też tego nie przyspieszę i oszczędzę wam tego mojego gadania. Po prostu się teraz trzeba trochę skupić. Co tutaj mamy? Mało towaru. Co już tam telefon atakuje? Dobra, zostawiam tak tą ścianę Niech sobie schnie, a ja zaraz się pewnie za tą albo za tą zabiorę. No dobra, jak widzieliście sobie, tam to zagłodziłem, tutaj sobie trochę wyrównałem, ale to i tak, tutaj będzie zabawy z tym. Ale to jest codzienny temat, tu sobie zabezpieczyłem, teraz sobie to skończymy, to zrobimy, to, tu półkę, a tam pod półką to zobaczę, może ja się pobawię. Chociaż nie wiem, czy w ogóle wam będę wszystko pokazywał, ale tak czy siak lecimy. Dobra, już połowa jakaś gładzi zużyta, dobra, przyspieszamy z powrotem. Bo myślę, że nie będę was zanudzał, to już sobie nawet w miarę schnie. Nawet nie wiem, czy dzisiaj wieczorem jeszcze nie przyjdę, nie poskrobię tych zarazków, czy tam no tych kawałeczków i drugiej warstwy nie zaciągnę. Zobaczymy, to lecimy. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. It's faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Got one too many quarters in my w kamerce no, padła bateria, więc tutaj wszystkiego mi się nie udało nagrać, bo tu jeszcze ta półka była zrobiona. Tutaj tam jeszcze trochę tam pogładziłem. O, już aparat coś wariuje. Jak widzicie, to jeszcze nie wszędzie doschło, tam gdzie było grubiej. Narzędzia Bravo się sprawdziły, znaczy Bravo to jest no, jedna z kategorii tych narzędzi, a w sumie producentem ich to jest właśnie polski producent Comensal. I też jest właśnie to fajne, że one są dostępne we wszystkich marketach typu Leroy Merlin, Castorama, Brico i tak dalej. No, gładź całkiem fajnie wyszła. Dobra, trudno przeżyć ten efekt. Znaczy wiecie, to jest tylko pierwsza warstwa, tak? No, proszę mi tu. Tam jakieś wiecie, pierdoły są. Ale to teraz jak to poschnie właśnie, to wszystko poskrobiemy te pierdołki. I co? Druga warstwa pójdzie? No i będzie ładnie, tak? To się poszlifuje. Dobra, nie przedłużając, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pozdrawiam, Mateusz Słup Mat, cześć! Jeszcze pewnie będą pytania o wałek, czy on się sprawdził ten Lutti Parfait, czy jak to tam, no może i się sprawdził, ale patrzcie. Parę tych włosów powypadało, no czy ja wiem, czy on będzie taki fajny, nie wiem. Ja jak coś to pewnie sobie kupię taki ten sznurkowy, bo on chyba będzie jednak lepszy, nawet nie wiem czy taki zwykły do malowania z dłuższym włosiem by nie był lepszy, no zobaczymy zresztą. No, narzędzia także się sprawdziły, fajnie się pracuje, dalej się będzie nimi pracowało i myślę, że w kolejnych filmach też je ujrzycie.